Jesteśmy świeżo po zakończeniu całej gali w Rzeszowie. No, walka wieczoru, duży zawód. Bidenko się przestraszył pana zdaniem? Nie wiem, no nie chcę go tu obwiniać. Tak to wyglądało mniej więcej, ale no, czy ma z nogą prawdziwy problem, no to nie jestem lekarzem. No, dla nas to było wielkie rozczarowanie, bo no, troszeczkę pracy z Arturem było po ostatniej walce z Molą i rozmów i byliśmy nastawieni na naprawdę zimną pracę przez 10 rund. No, chciałbym, żeby Artur troszkę poboksował. No cóż, no, kolejne doświadczenie dla niego przykre, nie z jego winy. Jestem rozczarowany. Szkoda tak tych przygotowań, tego czasu poświęconego na sali? No właśnie o to chodzi. No, chcieliśmy, żeby to był dla Artura test po takich przygotowaniach. Co się zmieniło od ostatniej walki? Wydawało nam się, że jest to zawodnik właśnie, który gwarantuje ilość tam rund. I tego chcieliśmy. Cięższe o wiele sparingi i duża szkoła, a w tej walce po prostu my tego nie sprawdziliśmy w sytuacji bojowej, tak? W ringu na przy takiej publiczności w Rzeszowie. Po tym, co pan zobaczył w pierwszej rundzie, można prognozować, jak długo ta walka tak mogłaby wyglądać jeszcze? Znaczy, no, ja mógłbym powiedzieć, że w następnej rundzie by się skończyło, ale to nie ma sensu, tak? Trudno powiedzieć, no. Wydawało się, że odciął te ciosy, tak mi się wydaje, tam parę ciosów na dół poszło, gdzieś na gardę zebrał, czy tam przepuścił. Ja myślę, że on poczuł siły tych ciosów. Artur bije naprawdę mocno, dynamicznie. Brakowało w tej pierwszej rundzie tych prostych ciosów i właśnie w tej przerwie nastawialiśmy się, że widzieliśmy przed tym też, że on dobrze broni ciosy sierpowe, Biedenka, natomiast ma problem czasami prostymi, czasami na dół. No ale się nie udało, tak. Zadowolony może pan być za to chyba dzisiaj z Pawła Kołodzieja, który bardzo udanie powrócił na ring. No tak średnio, bo widać było, że ta przerwa, troszkę był spięty i te ciosy po prostu tam, gdzie trzeba było już, no powiedzmy, dobijeć, tak, no to tego nie było, poszło spięcie, poszło zamach. I tego brakło, takiej zwykłej szybkości, ale z drugiej strony cieszę się, przeboksował 8 rund z Majkutem. No to zawsze mogło być lepiej. A co się dzisiaj stało z Krzyśkiem Głowackim? Z Krzyśkiem Głowackim. Krzysiek nam dzisiaj się zahamował. Włączył nam dzisiaj ręczny i troszkę był wolniejszy niż zawsze, tak? Zaboksował słabiej, no, co tu mówić. Może też sparingi miał z Pawłem Kołodziejem, a to jest troszeczkę inny zawodnik niż ten Francuz. Porozmawiamy, na gorąco może nie chciałbym ocenić, bo to nie podobało mi się ta walka.